Dzień czwarty. Modlitwa. Modlitwa bowiem wewnętrzna jest to zdaniem moim poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna po wiele razy powtarzana rozmowa z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Do prawdziwej miłości i do trwałej przyjaźni potrzeba, aby z obu stron było takie samo usposobienie i warunki. Ze strony Pana wiemy, że tu nie brakuje niczego, ale my ze swej strony mamy naturę skażoną, zmysłową, niewdzięczną. Nie potrafisz zatem zdobyć się na doskonałą miłość Boga przy tak nierównych warunkach. Z tym wszystkim jednak, pamiętając, jak wiele Tobie zależy na przyjaźni Boga, jak bardzo On Ciebie miłuje, przezwyciężaj samego siebie i znoś ten ciężar, jaki Ci sprawia dłuższe obcowanie z tym, który tak jest różny od Ciebie. Twoim życiowym zadaniem jest dobrze przeżywana codzienność. I spójrz, pośród tej codzienności codziennie stajesz przed z jednej strony bardzo trudnym, a z drugiej strony przed bardzo prostym wyzwaniem, jakim jest modlitwa. I czasami się zastanawiasz, czy trzeba, czy warto, a co mi to da. Przecież wczoraj się modliłem i właściwie nie odczułem tego w żaden sposób w moim życiu. Poza tym czujesz, że z jednej strony jest życie, a z drugiej strony jest modlitwa. Z jednej strony jest codzienność, a z drugiej strony jest Pan Bóg. Jeśli tak jest w Twoim życiu, to wszystko jest w porządku. Dlaczego? Ponieważ Święta Teresa od Jezusa chce Ci uprościć Twoją modlitwę. Chce Ci powiedzieć tak naprawdę, że modlitwa to przyjaźń. Modlitwa to zażyłość z Jezusem, której nie musisz wcale ograniczać miejscem, przestrzenią czy czasem, ale przede wszystkim powinieneś modlić się życiem. Wcale to nie znaczy jednak, że możesz zostawić te szczególne momenty, kiedy spotykasz się z Jezusem sam na sam. One są również potrzebne, ale pamiętaj, że modlitwy nie możesz zamknąć, ale powinieneś nią żyć na co dzień. Święta Teresa mówi, że życie jest modlitwą, a modlitwa jest życiem, bo modlitwa jest przyjaźnią. Chcę Ci powiedzieć, że modlitwa jest odpoczynkiem, że modlitwa jest trwaniem przy Jezusie, że modlitwa jest byciem. Wystarczy, że wyobrazisz sobie bardzo prostą scenę. Udajesz się do szpitala, tam leży Twój dobry znajomy. Czego oczekuje od Ciebie? Twojej obecności. Nie oczekuje potoku słów czy najbardziej nawet wyszukanego prezentu. Potrzebuje Ciebie i Twojego czasu. I spróbuj tę scenę ze szpitala przenieść do stóp Jezusa. Maria, która klęka u stóp Jezusa i po prostu jest ze swoim Bogiem. Jezus patrzy jej w oczy, ona patrzy na Niego i w ten sposób również to patrzenie wzajemne na siebie staje się modlitwą. W ten sposób widzisz, modlitwa jest czymś bardzo prostym, bardzo zwyczajnym. Nie jest potokiem słów, nie jest monologiem, który kierujesz do Boga. Jest życiem. A jeśli nawet kierujesz słowa do Boga i oczekujesz jakiejś odpowiedzi, otrzymasz ją. Otrzymasz ją w życiu, bo modlitwa jest dialogiem życiowym. I na koniec, jak łączyć życie z modlitwą? Jak modlić się pracą? Jak modlić się obowiązkami? W bardzo prosty sposób. Postaraj się dobrze wykonać swoje obowiązki. To, co dzisiaj jest Twoją codziennością, zrób to tak, jak najlepiej potrafisz. W ten sposób będzie to najlepszy sposób, aby rzeczywiście przeżyć dobrze to, co jest Ci zadane tu i teraz.